Hello! Dzisiaj wam opowiem, czym jest niebieski wieloryb challenge. Opowiem, gdzie został odkryty, gdzie powstał. Opowiem również o dobrze znanej lub nieznanej liście zadań z niebieskiego wieloryba. Więc zaczynajmy teraz. Niebieski wieloryb jest to zjawisko typu challenge, bądź gra, czyli że jest to właśnie coś, czym jest challenge. A challenge jest to, no challenge, czyli że wyzwanie. Jeśli ktoś nie wie dokładnie, czym jest challenge, to wpisz sobie na YouTubie challenge. No i wyskoczy ci masa filmów, wybierz byle który. Zobaczysz, o czym jest. Najlepiej w swoim języku, w tym, którego używasz języka. Tak, żeby wiedzieć bardziej, czym jest challenge. A jak już się dowiesz, czym jest challenge, możemy iść dalej. Pierwsze wiadomości, newsy i wieści o niebieskim wielorybie. Dowiedziano się o nim w Rosji ogólnie. Powstał on również w Rosji, a dokładniej mówiąc na rosyjskim Facebooku. Wtedy poszedł do więzienia właśnie jeden z administratorów grupy na V-Kontakty. Dokładniej mówiąc, poszedł on do więzienia za nakłanianie nastolatków do samobójstwa. No, ogólnie to gra nie cieszy się coraz większą popularnością wśród nastolatków, czego ja nie potrafię zrozumieć, bo jak może się coś cieszyć popularnością, jeśli na końcu się umiera? No ale cóż, ja to ja, więc no, mówię dalej. Cieszy się to właśnie największą, no, coraz większą popularnością nastolatków w krajach Europy Wschodniej. W ostatnim czasie dotarło to również do Polski, Anglii czy Francji, więc no. Gra niebieski wieloryb, czyli tak jak mówią to w angielskim Blue Whale Challenge. Jeśli źle to wymówiłem, no to napisać w komentarzu, nie hejcić od razu. Więc tak, no i zabiło to do tej pory około 130 nastolatków w Europie. No i dotarło to do Polski. W ostatnim czasie trójka nastolatków, a dokładniej uczniów ze Szczecina samo okaleczyło się, wykonując śmiertelnie niebezpieczne zadania, no czyli zadania z listy niebieskiego wieloryba. Takie zadanie to na przykład jest wstać o 4 w nocy i obejrzeć 2 horrory, co no niby ma ci wpłynąć na psychikę czy coś. Ale takie bardziej już mocne wyzwanie, czyli możliwe, że to co się stało w Szczecinie, ja tam nie wiem, nie dowiedziałem się bardziej. Ogólnie to no, nie wiadomo, czy wycięli sobie wieloryba, czy nie, na ręce. Ja nie wiem, nie znalazłem o tym nic w każdym razie. Żadnych informacji. No ale mówiąc dalej, zadanie 23 jest to wyciąć sobie wieloryba na ręce, czyli no, tak jak jest ten obrazek w internecie, który najbardziej pokazuje ten grę samobójczą. No mówiąc dalej, no jest to bardzo głupie i nierozsądne i ja uważam, że to jest niepotrzebne światu. No chyba, że w świecie jest za dużo raków i czekacie aż troszkę ich się samo zabije, no to wtedy się przyda rzeczywiście, ale nie sądzę, żeby było aż tyle raków na świecie. Dobrze, mówiąc dalej, teraz coś od siebie, poza scenariuszem, chciałbym powiedzieć, że nie róbcie tego pod żadnym pozorem, jest to głupie i no chyba, że jest się emo, to wtedy też tego nie zrozumiem po co i dlaczego, ale no, z tego co wiem, to ogólnie cięcie się polega na tym, że zastąpiasz sobie ból psychiczny, emocjonalny bólem fizycznym, czyli że cięciem się na przykład, żyletką bądź nożem, bądź czymkolwiek, czym da się pociąć. Nawet kostką od masła, jeśli ją odpowiednio naostrzysz. Ale wracając, nie róbcie tego, nie bądźcie jak Nanami-chan i inne tego typu emośki. To bardzo złe i w ogóle, i nie pomaga w ogóle. Tylko pogarsza. Zostanie potem wam blizna, która zostanie z wami do końca życia. Czyli nawet załóżmy, że teraz się potniesz, bo na przykład, nie wiem, zła ocena w szkole, czy coś. 40 lat minie, już będziesz mieć, powiedzmy, wnuki, a ta blizna nadal będzie, chociaż może już będzie mniej widoczna. I raczej będzie mniej widoczna. Ale to oznacza po prostu, że nie róbcie tego, to jest coś takiego gorszego niż tatuaż, bo bliznę chyba da się jakoś wyleczyć. Tatuaż też się da usunąć, ale no. To jest przykład tylko. I to by było ode mnie wszystko, jeszcze tak dodatkowo jeszcze bym powiedział, że co trzeba mieć w głowie, żeby wykonywać ten challenge, naprawdę.
No, siano w głowie na pewno trzeba mieć, chociaż wolałbym nie używać tutaj słowa siano, bo po co obrażać takie dobre pożywienie dla krówek, królików i tak dalej. Więc bardziej bym powiedział, cegłę w głowie trzeba mieć, na przykład Nokia 3310, żeby się samo okaleczać, a na końcu zginąć. Więc pamiętajcie, nie róbcie tego. No i to byłoby wszystko to, co powiedziałem. Tak, niedługo jeszcze się odbędzie live stream na tym kanale, dzisiaj jeszcze prawdopodobnie. No i zapraszam na następne filmy, które będą takie, no, trochę jak newsy. Czyli jak ten film. Ale o zupełnie innych tematach będą również, więc zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli ten film obejrzałeś i wytrwałeś do końca, możesz dumnie napisać komentarz wytrwałem albo wytrwałam do końca. I tego, zostawić jakiś ślad oprócz wyświetlenia, że obejrzałaś ten film. Na przykład, że łapka w górę albo w dół. Zależy jak ocenisz ten materiał. Ale ja bardziej preferuję łapki w górę, są bardziej pozytywne i w ogóle. Więc pamiętajcie, dajcie łapkę w górę na znak tego, że tutaj byliście. Na znak tego, że obejrzeliście ten film do końca lub nie, dajcie po prostu łapkę w górę. I nie zapomnijcie o subie na kanale, ponieważ to nic was nie kosztuje, a mi tylko doda kolejną cyferkę do liczby widzów. Czy też mówiąc mniej chamsko, no większą publikę, dla której będę robił filmy. Jeśli źle brzmi dźwięk, to niestety wina mikrofonu, który troszkę już jest starszy. Ale to będzie już wszystko ode mnie, w następnych filmach już dźwięk będzie jednak bardziej uporządkowany. Więc no, ja się już z wami żegnam i myślę, że to będzie na dzisiaj już tyle w tym filmie. No i sprawdźcie linki w opisie, możecie mnie donatować, jeśli chcecie. Na przykład na zakup nowego mikrofonu, albo dysku, albo czegokolwiek, co się przyda w przyszłości. No i ja się już z wami żegnam. Ups, palnąłem mikrofon. No i do następnych filmów, live'ów i tak dalej. Do zobaczenia, cześć.